Mamy dziś bardzo ważny tekst z proroka Ezechiela z 18 rozdziału, który mówi o takiej zasadzie, którą ja nazywam zasada ostatniej odpowiedzi. Tak jak to w konkursach bywa, liczy się ostatnia odpowiedź, są takie zasady też. Zacznę jednak od tego, że najpierw ten model grzechu jest w Starym Testamencie ustalony na dwa sposoby. Pierwszy to jest dekalog, formułowany przede wszystkim w zakazach. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kłam, nie pożądaj. Drugi system, mniej prawny, a bardziej byśmy powiedzieli ludzki, jest prezentowany przez proroków, którzy mówią, że relacja między człowiekiem a Bogiem jest taka, czy powinna być taka, powinna zmierzać do takiej, jak jest między oblubieńcem i oblubienicą, czyli ludźmi, którzy w sposób taki żywy, dynamiczny, szczery, kochają się. Grzech jest zerwaniem miłości, jest zdradą, jest porzuceniem. Oprócz tego mamy także w Starym Testamencie wypracowane takie dwa modele rozstrzygnięcia życia. Jeden to jest model dwóch dróg. Najprościej mówiąc, mówi się człowiekowi tak, masz do wyboru dwie drogi, drogę życia i drogę śmierci. Droga życia polega na tym, że robisz to, 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 to. Jeżeli tak postępujesz, to będziesz żył na wieki z Bogiem. Droga śmierci. I znowu wymienia się, jeżeli robisz to, jeżeli robisz to, jeżeli to robisz, to czeka cię śmierć wieczna. Nie spotkasz Boga na końcu swojego tego życia. Prorok Ezechiel dziś mówi o tym innym rozstrzygnięciu. Właśnie to liczy się ostatnia odpowiedź. Prorok Ezechiel wypowiada to w formie takiej określonej przez biblistów jako spór. Niejednokrotnie Bóg przez proroka mówi, że chce stoczyć spór ze swoim ludem, który czegoś nie rozumie albo uparcie trwa przy swoim przekonaniu. Jeżeli występny porzucił wszystkie swoje grzechy, które popełnił, a strzegłby wszystkich moich ustaw i postępował według prawa i sprawiedliwości, żyć będzie, a nie umrze, i nie będą mu policzone żadne grzechy, jakie popełnił. I druga sprawa. A gdyby sprawiedliwy odstąpił od swej sprawiedliwości i popełnił zło, naśladując wszystkie obrzydliwości, którym się oddaje występny, czy taki będzie żył? Żaden z wykonanych czynów sprawiedliwych nie będzie mu policzony, ale umrze on z powodu nieprawości, której się dopuszczał i grzechu, który popełnił. I dalej prorok mówi w imieniu Boga, słuchajże domu Izraela, czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne. Prawdopodobnie ci, którzy są brani pod uwagę w tym sporze Boga z ludem, pewnie zapatrzyli się w takie modele osądzania człowieka przez bóstwa w różnych krajach i kulturach i religiach, gdzie to na końcu życia trzeba byłoby zważyć albo dobre i złe czyny na dwóch różnych szalach, albo też człowieka położyć na jednej szali, a na drugiej miałaby to przeważyć dobre czyny i wtedy będzie uratowany. A jednak Bóg trzyma się tego, co przeczytałem i którą nazywamy tą zasadą, liczy się ostatnia odpowiedź. Ona jest sprawiedliwa według Boga. Dlatego, że człowiek, nawet jeżeli popełni najgorsze grzechy i żałuje i prosi o przebaczenie, Bóg zapomina mu i daruje wszystkie grzechy. Byle trwał w tym właśnie żalu i odrzuceniu grzechów i niepowracania do nich. Jeżeli znowu się upadek zdarzy, jeden, drugi, trzeci i powróci, znów wygrywa, bo liczy się ostatnia odpowiedź. Gorzej, jeżeli jego ostatnia odpowiedź jest taka, że pozostanę przy tym, co mi się podoba, przy tym, co jest dla mnie korzystne. Osądźmy, czy sposób myślenia Boga nie jest dobry, sprawiedliwy i korzystny dla człowieka. Byłem kiedyś świadkiem
rozmowy między proboszczem, trochę starszym człowiekiem już, i człowiekiem, który przyszedł do niego, kiedy tam siedziałem, i który proponował proboszczowi, że da dużą sumę pieniędzy, żeby proboszcz postawił duży pomnik Jana Pawła II przed kościołem. Bo mówi, wszędzie już mają, a my nie mamy. Czekałem na odpowiedź i ksiądz proboszcz mówi tak, no ja nie przyjmę tych pieniędzy, bo za dużo się nasłuchałem o Pan, jak Pan traktuje ludzi, jak ich oszukuje. Tyle razy po kolędzie ludzie mówili, jak ten człowiek może w ogóle chodzić do kościoła. Jeżeli bym za Pana pieniądze postawił ten pomnik papieża, to byłbym nie w porządku wobec Pana postępowania. Tak sobie wtedy pomyślałem, co by Pan Bóg powiedział, myśląc czy wypowiadając swoją ocenę wobec myślenia tego człowieka, że kupić, ufundować pomnik, a życie moje nie jest ważne jakie. Niech ludzie patrzą, a może i Pan Bóg nawet się da przekonać i przekupić przez to, co dam, nie bacząc na to, jak żyję, jak postępuję, jak traktuję ludzi. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bo Bóg nie będą ziemi.